Serdecznie witam na pierwszym z cyklu webinarów poświęconych kształtowaniu polityki bezpieczeństwa cybernetycznego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Gościem pierwszego odcinka będzie Krzysztof Matyszok, dyrektor obszaru zarządzania podatnościami ING Hubs Poland. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, bardzo miło mi to gościć. Przypominam, że w trakcie webinaru można zadawać pytania. To jest informacja dla tych, którzy dołączyli do nas na Zoomie. Możemy odpowiadać na nie na bieżąco, ale myślę, że jeżeli zostanie nam chwila czasu, to będziemy na nie odpowiadać już na końcu całego naszego spotkania. Panie dyrektorze, zajmuje się pan wykrywaniem podatności w sieciach komputerowych. Brzmi to tak trochę niezrozumiale. Na czym polega pana praca? Wykrywanie podatności, a może nawet bardziej całościowo mówiąc zarządzanie podatnościami, to tak naprawdę zlepek kilku zazębiających się dodatkowych procesów w firmie, które mają na celu ewaluację takiej naszej odporności na potencjalne ataki, też przygotowania do tego, żeby infrastruktura była bezpieczna. I parę tych kroków, pierwszy, taki najważniejszy z nich, to jest tak naprawdę ewidencja tego, co my mamy w organizacji. Wbrew pozorom to nie jest takie łatwe zadanie wiedzieć, co mamy w firmie, jakie mamy serwery, ile mamy laptopów, ile mamy drukarek, ile mamy innych urządzeń. Jest to ważny etap ustalenia wszystkich komponentów, które są gdzieś wykorzystywane w organizacji, bo każdy z nich może być jakąś taką bramą wejściową też dla cyberprzestępców, przez co musimy mieć tą świadomość. Kolejny etap tego procesu to jest zbieranie informacji z rynku, z różnych źródeł, które nam niejako opowiadają o tym, jakiego typu zagrożenia obecnie gdzieś na świecie się przewlekają, czy powstały jakieś nowe luki w oprogramowaniu, czy trzeba zainstalować jakieś nowe łatki. Tutaj też jest mocny nacisk, musimy wiedzieć, co się dzieje, żeby potrafić też uodpornić naszą własną infrastrukturę. No i potem już mając te dane takie wejściowe, przechodzimy do pełnej, takiej pełnoskalowej analizy sytuacji w naszych sieciach. Są to najczęściej takie zautomatyzowane audyty bezpieczeństwa za pomocą dedykowanych skanerów, które wykrywają luki, wykrywają te takie słabości naszej organizacji, słabości infrastruktury informatycznej, żeby gdzieś tam na końcu oczywiście w poprawny sposób zaraportować wszystkie ryzyka, zastanowić się, jakie są priorytety, gdzie wystartować procesy remediacji, czy procesy też łatania tych dziur i zastanowić się, jak uodpornić się przed potencjalnym wykorzystywaniem tych podatności, tych słabości w naszej infrastrukturze. Takim, powiedzmy, już najważniejszym czy ostatnim punktem tej pracy jest też dbanie o taki pozytywny też odbiór tych serwisów organizacji. I tutaj mam na myśli mocne skupienie na tym, żeby jednak dbać o to bezpieczeństwo, dbać o aktualizację oprogramowania, żeby też cała taka narracja, która jest w firmie, no, szła w tym kierunku, żeby każdy, nie tylko pracownicy działu bezpieczeństwa, miał gdzieś to w sercu, żeby dbać o higienę swojego własnego też sprzętu, swoich własnych laptopów i używania tylko i wyłącznie najnowocześniejszego, czy w zasadzie mam na myśli tutaj najaktualniejszego oprogramowania. Czyli tak naprawdę mówimy tutaj o tym, że państwo zabezpieczacie sieci komputerowe przed włamaniem, utratą danych i tego typu zagrożeniami, rozumiem. Dokładnie tak. Jest to taka protekcja czy detekcja konkretnych słabości, które gdzieś mogą się pojawić w organizacji, żeby przeciwdziałać już tak mocno, zanim dojdzie do jakichś ataków, przeciwdziałać, zainstalować odpowiednie ochrony czy też zainstalować odpowiednie urządzenia, które w lepszy sposób pomagają nam chronić tą naszą sieć. Mówił pan o kilku źródłach wiedzy na temat zagrożeń, że zbieracie dane z rynku. Jak to w ogóle polega? Na czym polega proces zbierania tych danych? Skąd czerpiecie informacje? Czy to jest tak, że wymieniacie się pomiędzy firmami o potencjalnych zagrożeniach, że nie wiem, macie jakąś taką zaufaną sieć współpracowników? Jak to wygląda? To jest ważny aspekt i faktycznie jesteśmy tak bardzo bezpiecznie, jak bardzo jesteśmy poinformowani o tym, co się dzieje gdzieś na świecie.
I tutaj w takiej zdrowej, dobrze działającej organizacji warto byłoby, żeby tych źródeł było, źródeł informacji było bardzo dużo. I chociaż mam pełną świadomość tego, że czasami one się bardzo mocno zazębiają i to na przykład powielają się, dużo informacji się powiela, aczkolwiek no, na tym elemencie nie możemy oszczędzać, to musimy mieć pełną świadomość tego, co się dzieje. Z tego też względu najczęściej takim najłatwiejszym czy najbardziej powszechnym źródłem są to biuletyny bezpieczeństwa, które każdy z takich liczących dostawców oprogramowania w regularnych cyklach rozsyła, wysyła. Czasami to jest raz na miesiąc, czasami raz na kwartał, czasami w zasadzie w trybie codziennym coś się pojawia, więc też jest potrzeba informowania klientów, że no, nasze oprogramowanie ma jakiś problem, tu proszę, jest od razu łatka, warto ją od razu zainstalować. Więc to jest taki najłatwiejszy sposób. Inne metody są odpowiednie bazy danych gdzieś w internecie, w których można wyłapywać te wszystkie nowe podatności pojawiające się na świecie. Są też bardziej komercyjne rozwiązania, gdzie można sobie zamówić taką całą kolekcję biuletynów, bardzo ściśle już skonfigurowanych pod to, co my mamy w organizacji, tak żeby nie dostawać zbyt dużo informacji, a dostawać tylko te konkretne, które są dla nas ważne. No gdzieś taką wisienką na torcie oczywiście jest też posiadanie własnego zespołu badaczy bezpieczeństwa, tak zwanych etycznych hakerów, którzy w konkretny sposób mogą w trybie takim codziennym również analizować naszą sieć pod względem brakujących zabezpieczeń, czy też wynajdywać nowe dziury, o których jeszcze nawet rynek nie wie. To jest też dobre źródło informacji, bo już na tym etapie jesteśmy w stanie sobie za pomocą innej infrastruktury, firewalli czy innych urządzeń, zabezpieczyć dostęp do naszej sieci. Na tym etapie naprawdę pojawia się bardzo dużo informacji, trzeba sobie filtrować, trzeba wcześniej sobie zaaranżować dostęp do tych biuletynów, tak żeby mieć świadomość, co mamy w organizacji. Jeżeli mamy X listę z X urządzeniami, to dla wszystkich tych urządzeń warto porozmawiać z dostawcą, gdzie mogę znaleźć informacje o nowych podatnościach, w jaki sposób będziecie dystrybuować patche, łatki, jaka jest odpowiednia konfiguracja, tak żeby mógł w zdrowy i bezpieczny sposób korzystać z tego urządzenia. Te wszystkie informacje muszą do nas spływać i one muszą być aktualizowane na bieżąco i w zasadzie w trybie codziennym trzeba takie biuletyny przeglądać. Z tego, bo co Pan mówi, to podatności, czyli słabe punkty w systemach komputerowych mogą się właściwie pojawić z każdą aktualizacją programowania, która musi być aktualizowana co jakiś czas i to wszyscy wiemy i wszyscy robimy. Proszę powiedzieć w takim razie, bo na razie mówimy o takich, bym powiedziała, tradycyjnych metodach wykrywania tych słabych stron, biuletyny, mienianie się informacjami, własny zespół specjalistów. W jaki sposób można do tego procesu wyszukiwania tych słabych stron zaprząc sztuczną inteligencję? Sztuczna inteligencja głównie poprzez mechanizmy uczenia maszynowego. W chwili obecnej największy uzysk, czy daje nam największą pomoc w analizie dużych ilości danych, które do nas spływają. I naprawdę to jest duża pomoc w tym, żeby wyciągnąć konkretne wnioski, które służą, no może nie do podejmowania decyzji, ale przynajmniej do wskazania jakiejś słabostki, którą algorytm nam pokazuje. Na bazie tego w lepszy sposób możemy sobie przeanalizować całą sieć, czasami być może nawet i totalnie pozmieniać priorytety w akcjach naprawczych. Ale nie będzie to jeszcze nie jest ten etap, żeby traktować sztuczną inteligencję jaką taką ostateczną wyrocznię, która mówi zawsze prawdę i zawsze ma celne uwagi. I teraz oprócz analizy tych danych, wyciągania tych wniosków, też te mechanizmy, które też oferują różni producenci na rynku, ale też wiadomo, można też budować swoje własne centra wiedzy i na bazie tego też uczyć sztuczną inteligencję. W dobry sposób można zasymulować też jakąś metodę ataku, tak? Czyli sztuczna inteligencja, wiedząc, jakie mamy podatności, jakiego typu mamy urządzenia u nas w sieci, co jest ważne, który serwer jest najważniejszy, gdzie jest to serce naszej organizacji, które wymaga największej protekcji. Wtedy
Symulacja takiej metody ataku pokazuje ten punkt wejścia dla potencjalnego przestępcy, tak? Czyli to jest te pierwsze nasze słabe ogniwo. Przez nie będą możliwe kolejne kroki, a kolejny krok jest tutaj, a trzeci krok jest tutaj. Także drogi specjalisto bezpieczeństwa, czy drogi administratorze systemu, skup się na tym systemie, który jest pierwszym wejściem, potem zlikwiduj cały łańcuch potencjalnego ataku i to będzie dla ciebie największy uzysk, wtedy ochronisz organizację. Więc wskazanie, sztuczna inteligencja mocno pokazuje nam, gdzie są te punkty zapalne i kiedyś oczywiście też to było możliwe, wymagało to jednak większych analiz, czy bardziej manualnego procesu weryfikacji, mapowania różnych wyników. Teraz to naprawdę w trybie dosyć szybkim można wyciągnąć. No, kolejne takie pomocne atrybuty, które być może dużo osób już testowało, bawiło się z generatywnej sztucznej inteligencji. Jest to też język zapytań, które my wprowadzamy do komputera w zasadzie, tak? I kiedyś, żeby odzyskać jakieś informacje, żeby skorelować jakieś dane, połączyć różne wyniki, czasami z bardzo rozległych źródeł, wymagało to pisania jakiegoś kodu, pisania skryptów, pisania troszeczkę bardziej opasłej aplikacji, która wyciągała nam jakieś wnioski. Teraz przy zastosowaniu głównie generatywnych metod sztucznej inteligencji jest to prosty język zapytań, tak? Możemy po prostu, tak jak teraz rozmawiamy, zapytać, poproszę o wszystkie komputery, które mają jakąś podatność związaną z programowaniem Excel, ale tylko na laptopach zespołu księgowości, no bo księgowość używa dużo bardzo Excela i chcemy, żeby oni byli tam mocno zabezpieczeni. Więc też ułatwia taką codzienną pracę, jest trochę łatwiej, jest trochę przyjemniej, aczkolwiek tak, no ciągle traktujemy to nie jako wyrocznie, tylko jako taki dodatek, suplement do naszego dalszego procesu decyzyjnego, co robimy dalej. Wydaje mi się, że jeszcze jest taki jeden mocny, współczesny element, gdzie sztuczna inteligencja jest też wykorzystywana, to już nie tyle prewencja, co predykcja pewnych zachowań, czy predykcja jakiegoś konkretnego wykorzystania pewnych podatności na przyszłość, tak? Czyli sztuczna inteligencja w różnym programowaniu jest w stanie stwierdzić na bazie różnych historycznych danych, czy też jakichś atrybutów związanych z naszą infrastrukturą, która podatność, czy która ta słabość prawdopodobnie w najbliższym czasie jednak będzie bardzo groźna, mimo że teraz ona nie stanowi dużego ryzyka, bo jeszcze nie ma znanych na świecie metod ataku, to z doświadczenia wiemy, że za jakiś czas to się powinno wydarzyć, więc kolego, zajmij się tym. To są rzeczy, które na pewno są no, fajnym takim uzyskiem dla naszej codziennej pracy. No właśnie, mówimy o tym, że ta sztuczna inteligencja jeszcze nie jest wszystkim. Czy dojdzie do takiego momentu, że zastąpi ona właściwie człowieka w wykrywaniu cyberzagrożeń? Jakie są jej mocne, słabe strony w tym zakresie? Trudne pytanie. To. No nie jest łatwo, przykro mi. Szczerze mówiąc, na tym etapie rozwoju sztucznej inteligencji i tego, jak to jest obecnie używane już w takich uznanych narzędziach gdzieś na rynku, wydaje mi się, że jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, żeby już stawiać aż takie tezy, wybiegać w przyszłość, stawiać takie tezy, że to faktycznie będzie nas zastępować. Tak naprawdę sztuczna inteligencja jest tak dobra, no jak dobre były dane, na których się uczyła. Tak? No praca w cyber security jest na tyle dynamiczna, na tyle dużo się zmienia i dzieje w trybie w zasadzie codziennym, że te mechanizmy muszą być ciągle uaktualniane i to wiedza musi być tam na nowo pakowana, więc na pewno w dużym stopniu to ułatwi nam codzienną pracę. Wciąż gdzieś jestem takim umiarkowanym optymistą, że to naprawdę będzie nam pomagać, a nie nas zastępować gdzieś tam w przyszłości. Więc skupiamy się na tym, żeby no, jak najlepiej obecnie to wykorzystywać, ułatwiać sobie pracę, też automatyzować pewne procesy i tu się to fajnie sprawdza. Jednak no, to jest może moja bardziej prywatna opinia, to jeszcze jest nie ten etap, żeby w pełni zaufać sztucznej inteligencji, żeby w pełni oddać jej władanie, powiedzmy, procesami cyber security. No ja właśnie tutaj zażartowałam, że nie jest łatwo, bo ja myślę, że znajdujemy się w takim momencie rozwoju tej sztucznej inteligencji,
że właściwie to może pójść w każdą stronę. I oczywiście my możemy tutaj sobie opowiadać różne historie o tym, że się nie da jej rozwinąć, bo ona jest jednak trochę jeszcze głupiutka, ale kto wie, może w przyszłości będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Ja wiem tylko tyle, że czasami jest tak, że kod napisany przez sztuczną inteligencję jest równie dobry jak ten napisany przez specjalistę. Ja przypominam, że można zadawać nam pytania. Goście, którzy dołączyli do nas na Zoomie, mają tą możliwość. Także czekamy na pytania związane z tematem naszego webinaru, czyli z kształtowaniem polityki bezpieczeństwa cybernetycznego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, więc jakby cały czas poruszamy się w tym temacie. Natomiast wracając do naszej rozmowy, panie dyrektorze, sztuczna inteligencja, my tu mówimy o tym, że te ataki no nie są, że tak się wyrażę, generowane przez ludzi życzliwych organizacjom. Zazwyczaj te ataki, cyberataki są po prostu generowane przez złoczyńców, którzy chcą od tych organizacji różne rzeczy uzyskać. Pamiętam taką sprawę parę lat temu, jak brytyjskie szpitale zostały zhakowane i złoczyńcy domagali się pieniędzy w zamian za po prostu umożliwienie funkcjonowania tych szpitali. Proszę powiedzieć, czy cyberzłoczyńcy już wykorzystują sztuczną inteligencję w tych cyberatakach? Czy macie Państwo takie sygnały? Ogólnie sygnały są. Nie jest to jakaś duża skala, muszę przyznać. Nie jest to jeszcze też wysoki poziom, powiedzmy, wyrafinowania tych ataków. Głównie dużym problemem jest to, że wykorzystanie sztucznej inteligencji nie jest zbyt trudne, więc teraz trochę otwiera się brama też dla osób, które są może słabsze technicznie, a chciałyby sobie coś tam w cudzysłowie nielegalnie podziałać na rynku, więc trochę będzie im łatwiej, wykorzystując te mechanizmy. A gro ataków, które teraz gdzieś się mocno dzieją, czy o których też w prasie można poczytać, głównie skupia się na tym, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do przygotowywania takich jakichś bardzo specjalistycznych, bym powiedział bardzo wyrafinowanych wiadomości mailowych, które są rozsyłane czy to do prezesów, czy to właśnie do działów finansowych, księgowości, czy to z zapytaniem o płatność, jakąś płatność faktury, czy o wyłożenie jakichś danych, czy po prostu też o instalację złośliwego oprogramowania. Te maile są naprawdę napisane takim bardzo fajnym, porządnym językiem i też kontentowo się wszystko zgadza, tak żeby jak najbardziej trafić w człowieka, też pod takim psychologicznym kontekstem odpowiednie słownictwo w odpowiedniej porze, w odpowiedniej godzinie jest to wysyłane i to może być robione na masową skalę i to może być robione z wykorzystaniem wielu języków wysyłane do różnych krajów. Więc to na pewno jest coś, co widać, że jest duża skala i też gdzieś w internecie można zobaczyć przykłady, jak ludzie się bawią tego typu rzeczami. Na pewno też pani to zauważyła, gdzieś jest to wykorzystywane do pisania jakiejś aplikacji, pisania kodu, czasami złośliwego kodu. Wciąż jednak moim zdaniem sam człowiek, czy też taki cyberprzestępca, jednak jest bardziej kreatywny, jest w lepszy sposób w stanie sam wpaść na jakiś pomysł, przygotować jakiś mechanizm, który jeszcze nie jest znany przez systemy detekcji niebezpieczeństw, przez co jakby to jeszcze nie jest główne źródło pracy hakerów. No tak, to nie jest główne źródło pracy hakerów, ale haker w połączeniu ze sztuczną inteligencją może być naprawdę niebezpieczny. Zresztą pana historia to potwierdza. Proszę powiedzieć, czytam różnego typu raporty i tam można się dowiedzieć, że ilość tych cyberataków cyberataków rośnie, ale też ilość podatności rośnie. Dlaczego tak się dzieje? Tak, to jest fakt. Rokrocznie widzimy tutaj dosyć taki masowy przypływ tych podatności. Żeby powiedzieć może trochę z historii, w zeszłym roku tak całościowo wyszło ponad 25 tysięcy różnych nowych podatności przez cały rok, czyli takich luk w różnych oprogramowaniach. W tym roku, do połowy tego roku, w zasadzie mamy już prawie 15 tysięcy
Także spodziewamy się około 30, nawet może ponad 30 tysięcy nowych podatności. To są liczby, które robią niesamowite wrażenie, zwłaszcza, że parę lat temu to były liczby rzędu 2 tysiące, 3, może 5. Teraz to lawinowo rośnie, praktycznie co roku o 5-6 tysięcy nowych podatności. Skąd to się bierze? No, też poziom informatyzacji społeczeństwa czy całego globu oczywiście rośnie, tak? Liczba aplikacji, które wykorzystujemy, liczba różnych innych rodzajów infrastruktur, które budujemy, też rośnie, ale też zmienia się ich poziom skomplikowania. No i teraz na poziomie produkcji takiego oprogramowania, gdzie jest bardzo dużo zagnieżdżonych różnych funkcji, wykorzystywane są też jakieś biblioteki od innych dostawców, nad którymi nie mamy jakiejś dużej kontroli, gdzieś tam w trybie też pilnego wypuszczania nowych funkcjonalności do oprogramowania powstaje być może jakiś stres, być może jakieś mniejsze priorytety na to, żeby jednak robić odpowiedni przegląd kodu i pilnować jakości kodowania. I gdzieś tam na końcu po sprzedaży czy po wypuszczeniu nowej wersji oprogramowania za jakiś czas wychodzą podatności, wychodzą jakieś konieczność instalowania łatek i poprawek. Tak? Każdy z nas, nawet dla takich popularnych aplikacji jak być może Chrome, przeglądarka Chrome, którą teraz może wiele osób też używa do oglądania tej transmisji, tu praktycznie parę razy w miesiącu wychodzi nowa łatka, nowy patch, coś się dzieje, no trzeba to łatać, a to jest praktycznie taka pierwsza brama do naszego laptopa, więc no, ingerencja w to oprogramowanie jest bardzo wskazana i musimy dbać o to bezpieczeństwo. A proszę powiedzieć, czy to nie powinno być tak, że dzięki Państwa pracy i wykorzystaniu tych systemów sztucznej inteligencji, które jak już tutaj mówiliśmy, czeszą no, ogromne zbiory danych w poszukiwaniu różnych prawidłowości i błędów. Czy to nie jest tak, że dzięki Państwa pracy i wykorzystaniu tej sztucznej inteligencji powinniśmy być coraz bardziej bezpieczni i ta ilość podatności powinna się jakoś zmniejszać? To jest nawet dobry argument i też liczę, że w przyszłości się to tak będzie wydarzać, aczkolwiek no, trzeba przyznać, że my możemy zabezpieczyć tylko to, za co faktycznie odpowiadamy. Tak? Jeżeli to jest oprogramowanie, które jest wytwarzane w ramach naszej organizacji, jasne, tu możemy dużo metod protekcji zainstalować, fajnych procesów takich przeglądu kodu, czy też skanów kodu, czy też poszukiwania innych słabości, czy też testów penetracyjnych, które badają jakość aplikacji, ale jednak no, każda organizacja potrzebuje całą masę innych biznesowych aplikacji, które gdzieś kupuje na rynku i tutaj nie zawsze my możemy wejść w ten proces dystrybucji czy proces produkcji tego oprogramowania i weryfikować to na tym etapie, zanim kupimy nową wersję, więc tu jest pogrzebany cały problem i tak jak mówię, poziom skomplikowania tych aplikacji, tempo wypuszczania nowych funkcjonalności no powoduje, że jednak jest presja na deweloperach i czasami się omsknie jakiś błąd, a czasami też po prostu kreatywność ludzka sprawia, że są wykrywane nowe metody wykorzystania pewnych rzeczy, o których jeszcze dzisiaj nie wiemy. Całkiem dobra aplikacja, a jutro może być już dosyć niebezpieczna. Więc naprawdę tutaj mocno się warto skupić na zabezpieczaniu tego własnego brzegu organizacji. Wszystko, co się da zrobić, skonfigurować w poprawny sposób, taki silny, mocny, sugerowany przez kolegów z bezpieczeństwa, z działów bezpieczeństwa, również firmy, która dostarcza oprogramowanie. To jest to, na czym się musimy skupiać, a całą resztę traktujemy trochę w sposób reaktywny, i łatamy po prostu to, co się pojawia na bieżąco i tak to wygląda. Ja przypominam, że można zadawać pytania. Na razie nie widzę, żeby się tutaj, zerkam na tablet, ale nie widzę żadnych pytań, więc to jest ostatni moment, żeby to pytanie zadać naszemu gościowi. Przypominam, że jest z nim Krzysztof Matyszok, dyrektor obszaru zarządzania podatnościami w ING Hubs Poland. I to jest naprawdę bardzo dobry moment, żeby, jeżeli posiadamy jakieś pytanie związane z
kwestiami cyberbezpieczeństwa panu dyrektorowi zadać. Natomiast tak trochę podsumowując to nasze dzisiejsze spotkanie, chciałabym pana zapytać, jakie są pana i państwa organizacji prognozy na przyszłość? To znaczy, sztuczna inteligencja rozwija się w błyskawicznym tempie. Obserwujemy ten marsz kolejnych wersji różnego rodzaju właśnie programów. Widzimy ten marsz, on jest coraz szybszy, te programy są coraz sprawniejsze. Czy ta cyberjakość tej sztucznej inteligencji, która się zwiększa w sposób wykładniczy, czy cyberjakość w tym sensie, że są to coraz bardziej zaawansowane systemy, w jaki sposób to w ogóle wpłynie na cyberbezpieczeństwo? Jak pan myśli? Jak to będzie wyglądało w przyszłości? I czy zarządzanie tymi podatnościami będzie łatwiejsze, czy będzie trudniejsze? Jak pan to osądza? To się już pojawiło trochę w naszej rozmowie, ale jakbyśmy mogli tak trochę podsumować. Tak, dynamika jest duża i spodziewam się, że będzie jeszcze większa na przestrzeni następnych, już nawet nie lat, tylko miesięcy, na tyle ta dynamika jest duża. Wciąż jestem tym optymistą i uważam, że jednak ta sztuczna inteligencja bardziej będzie się przydawała nam, czyli osobom chroniącym organizację, niż osobom potencjalnie szukających jakichś metod wejścia czy kompromitacji organizacji. Więc to tutaj na pewno warto śledzić rynek i tutaj stawiam, że wielu dostawców różnych rozwiązań do właśnie zarządzania podatnościami czy też innych procesów bezpieczeństwa będzie się trochę prześcigać w nowych ofertach, w nowym wykorzystaniu czy też bardziej masowej implementacji sztucznej inteligencji do takich procesów. Tu oczywiście ciągle zostawiam ten taki wykrzyknik, warto, czy nie można w 100% ufać temu, co w chwili obecnej sztuczna inteligencja nam oferuje. Traktujmy to tylko jako dodatek, tylko jako takiego dobrego duszka, który gdzieś nam podpowiada, na co warto się zwrócić uwagę i ewentualnie skupić, a decyzje jednak podejmujmy w zdrowy sposób, taki znając naszą organizację, wiedząc, jaki to może mieć potencjalny wpływ i dopiero stawiam, że za kilka lat wszyscy będziemy już trochę bardziej ufać sztucznej inteligencji, ale to chyba jeszcze nie jest ten etap. Na pewno my już obecnie wykorzystujemy dość mocno generatywną sztuczną inteligencję też do wspomagania naszych procesów, budowania nowych reguł bezpieczeństwa, czy też budowania nowych reguł detekcji różnych problemów, czyli rzeczy też, które nam kiedyś zajmowały być może parę godzin, czasem parę dni do przygotowania, teraz naprawdę idą dość szybko i nawet możemy przygotować takie reguły dla oprogramowania, które nie do końca jest jakimś super popularnym na rynku. Udaje się to, jest to łatwe i przyjemne, przyjemniejsze niż to było przedtem, tylko wciąż gdzieś ten ekspert jest potrzebny, który jednak zweryfikuje, czy to, co wyszło z tej sztucznej inteligencji, jest wartościowe, czy to, co widzimy na ekranie, nie zawiera jakichś treści, które mogłyby jednak zaszkodzić naszej organizacji. Tak jak mówię, wszystko zależy od tego, na czym, na bazie jakich informacji ta sztuczna inteligencja się uczyła, na bazie czego jakieś wnioski wyciągnęła. Stąd też uważam, że eksperci i specjaliści będą ciągle potrzebni, tak żeby wiedzieć, co wyszło, z czym pracujemy, jaka jest tutaj technologia i czy to jest na pewno to, czego oczekiwaliśmy, tak? Żeby oczywiście w bezpieczny sposób zaimplementować to w organizacji. Czyli ja rozumiem, że tak naprawdę wykorzystanie sztucznej inteligencji nie zwalnia nas od myślenia. Absolutnie nie. Traktujmy to tylko jako dodatek, który może nam podpowiedzieć coś fajnego, ale nie podejmie za nas decyzji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Widzę, że nie ma pytań, więc mam nadzieję, że jeżeli ktoś będzie miał potrzebę, to się zwróci bezpośrednio do pana. Ja przypominam, że naszym gościem był dzisiaj Krzysztof Matyszok, dyrektor obszaru zarządzania podatnościami w ING Hubs Poland. Bardzo serdecznie panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję również.